Witam Państwa, Michał Trzaśniewski. Zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Pieniądze z Unii Europejskiej zostaną w całości odblokowane dla Polski, zapowiedziała w Warszawie przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Premier Donald Tusk mówił, że to wielki dzień. I have good news. Mam dobrą wiadomość. W przyszłym tygodniu Komisja Europejska zajmie się decyzjami dotyczącymi środków unijnych, które są obecnie zablokowane dla Polski. Te decyzje odblokują do 137 miliardów euro. Chodzi o środki z Funduszu Odbudowy i Funduszu Spójności. Ochronę odpowiedniego wydatkowania tych pieniędzy zapewni Prokuratura Europejska. Mamy to. Wiecie, to jest... To jest naprawdę bardzo ważny dzień i trochę się wspólnie napracowaliśmy, przede wszystkim Polki i Polacy. 15 października wybierając na nowo demokrację i rządy prawa, to są prawdziwi bohaterzy tej historii, która dzisiaj znalazła swój finał. Słuchajcie, to jest na polskie, to jest 600 miliardów złotych. To są... To jest naprawdę góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy. Jak kiedyś powiedział mój przyjaciel Władysław Bartoszewski, warto być przyzwoitym, a ja skromnie dodam do tego i opłaca się być przyzwoitym. Nie tylko warto być przyzwoitym, ale na szczęście czasami w historii okazuje się, że też opłaca się być przyzwoitym. To jest naprawdę dobra informacja. Pieniądze z europejskich funduszy powinny być dawno w Polsce. Politycy Platformy Obywatelskiej odpowiadają za ich blokadę. Mówili na konferencji prasowej posłowie PiS-u. Te środki, jeżeli je dostaniemy, to nie będzie w tym żadna zasługa Donalda Tuska. Te środki na tych samych zasadach i w oparciu o te same regulacje powinniśmy byli otrzymać już dawno temu. Tak jak tutaj zostało powiedziane, nie pojawiło się w systemie prawa nic nowego, co mogłoby uzasadniać zmianę decyzji. Nastąpiła tylko zmiana uwarunkowań politycznych, a więc wybory w Polsce wygrał kolega Ursuli von der Leyen. Bardzo dobrze, że pieniądze będą. Bardzo źle, że będą tak późno, bo ludzie Platformy je tak długo blokowali. Ursula von der Leyen będzie kandydować na drugą kadencję na stanowisku przewodniczącej Komisji Europejskiej. Kandydatem europejskich konserwatystów i reformatorów ma być Jacek Sariusz-Wolski. Według redaktora Cezarego Gmyza Leyen to bardzo kontrowersyjna postać ze względu na afery, które się za nią ciągną. Tak naprawdę pani von der Leyen, gdyby Unia Europejska i Komisja Europejska były normalnymi instytucjami, to w tej chwili powinna stać pod ciężkimi zarzutami karnymi. Zresztą powinna stać od dłuższego czasu, dlatego że ona z Niemiec uciekła z funkcji szefowej tutejszego resortu obrony w momencie, w którym wybuchła tak zwana afera doradcza, gdzie ciężkie miliardy trafiały do firm doradczych zamiast na zbrojenia, w tym do firm doradczych związanych z jej rodziną. Natomiast już jako szefowa Komisji Europejskie mogła rozwinąć swoje skrzydła i jest w tej chwili poważnie zamieszana właściwie z główną postacią tak zwanej afery szczepionkowej, czyli zakupiła ilość szczepionek, które wielokrotnie pozwoliłyby zaszczepić całą populację europejską, mimo że te szczepionki mają pół roku daty ważności do użycia i one po prostu trafią do zlewu. Natomiast utajnione, no, to znaczy pani von der Leyen nie chciała przekazać swojej prywatnej korespondencji, bo prowadziła to przez prywatne maile czy przez prywatne. No tak, a toż taki przypadek, że jej mąż w tym Pfizerze pracował, to taki w ogóle zbieg okoliczności, w ogóle nie warty wspomnienia. Rolnicy nie ustają w protestach. Na kilkadziesiąt godzin zablokowali między innymi drogę ekspresową S17 w okolicach Gończyc pomiędzy Warszawą a Lublinem. Rolnicy domagają się natychmiastowego wprowadzenia pełnego embarga na ukraińskie produkty rolne. Ponadto protestują przeciwko tak zwanemu Zielonemu Ładowi Unii Europejskiej.
Z jednej strony my mamy bardzo ogromne ograniczenia związane z Zielonym Ładem, z programem Fit for 55 i z całą tą resztą unijnych wymysłów, a z drugiej strony wjeżdża z Ukrainy wszystko to, co się podoba. Tego oni nie widzą, tego problemu, to jest wielki paradoks, rolników to bardzo zbulwersuje. My tutaj w Gończycach się bardzo zrzeszyliśmy, bo nas naprawdę bardzo duża mobilizacja maszyn, dużo ciągników, ale i bardzo dużo ludzi. Tutaj przez te trzy dni ponad 1000 osób się przewiło z nami, także dużo grupy społeczne do nas dołączają, myśliwi, pszczelarze, firmy transportowe. Oni też chcieli wyrazić swoje niezadowolenie, ale mieliśmy bardzo pozytywny odzew społeczeństwa, że społeczeństwo się powoli budzi. My produkujemy zdrową żywność. Polska jest krajem, który produkuje jedną z najlepszych żywności na pewno w Unii Europejskiej. Jesteśmy tego świadomi i chcemy tą żywnością karmić nasze społeczeństwo, a nie jakąś żywnością, która wjeżdża z Ukrainy i są w niej stosowane środki, które nie mają miejsc, które są zakazane w Europie już od kilkunastu lat. Rolnicy protestują także na granicy polsko-ukraińskiej, między innymi w Dorohusku. Ale co ważne, rolnicy nie blokują przejazdu transportów wojskowych, humanitarnych i osobowych. Natomiast wczoraj premier Donald Tusk zapowiedział, że odblokuje granice. Mówił, że wprowadzi przejścia graniczne i dojazdy do nich na listę infrastruktury krytycznej. Czy siłowo rozprawi się z rolnikami? On nas straszy, żebyśmy tu nie przyjeżdżali. W mediach wszędzie widać, że mają tu, jeżdżą kordony policji. Niech tu przyjadą, niech nas usuną. Dlaczego Donald Tusk was straszy? No straszy nas. Straszy nas policją i wojskiem. Ale jaki jest tego jego cel? Dlaczego to robi? Dlatego, żeby usunąć nas z granicy, żebyśmy nie blokowali dostaw żywności, która jest skażona do nas, do Polski. Ale jak rozumiem, wy tutaj, pan powiedział, to będziecie stać do skutku, nawet jeżeli pojawi się tutaj policja, która będzie was próbowała usunąć. Będziemy się przesuwać dalej i będziemy blokować. Zmotywowały do tego, do działania. Nie przestraszyła, zmotywowały do działania. I będziemy stać do końca. Jak nie pomoże tu, pojedziemy do Warszawy w pełnej mocy. Już są te plany, by pojawić się w Warszawie? Tak, są plany, że jak on tak do nas podchodzi, my pojedziemy i zablokujemy całą Warszawę. Jak pan patrzy na te zapowiedzi, deklaracje Donalda Tuska, że przejścia graniczne zostaną włączone w infrastrukturę krytyczną? Ja mu wierzę, bo górników też bił. No nie, Donald Tusk mówił, że nie strzelał do górników. Nie strzelał, ale ja widziałem w telewizji. I rodzinę też mam w górnictwie i byli na tym strajku. I też była tam wojna z policją. I strzelał. A co? Technicznie policja, no ale wiadomo, że policja podlega pod resort, no ja, którym kieruje minister Kierwiński w rządzie Donalda. Wiadomo, rozkaz dostanę, muszę wykonać. Premier Ukrainy Denys Szmyhal przyjechał dziś na granicę polsko-ukraińską. Zaproponował pięciopunktowy plan dotyczący odblokowania granicy. Mówił o częściowej rezygnacji z eksportu na polski rynek i wspólnych działaniach na rzecz ograniczenia rosyjskiej sprzedaży produktów rolnych do Unii Europejskiej. Od pięciu miesięcy Ukraina nie sprzedaje zboża do Polski. Nic, zero. Nie eksportuje też kukurydzy, słonecznika i rzepaku na polski rynek. Nasz rząd 16 września zeszłego roku przyjął decyzję o wydawaniu licencji na eksport niektórych produktów rolnych na polski rynek. Tym samym bez zgody Polski aktualnie nie można eksportować zboża, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Takich zezwoleń nie ma, więc nie ma też eksportu. Przez Polskę ukraińskie zboże przejeżdża tylko tranzytem. Przez granicę polsko-ukraińską przechodzi tylko 5% naszego eksportu produktów rolnych. Główną trasą jest Morze Czarne, natomiast blokada uderza w całość polsko-ukraińskiej wymiany handlowej. Jesteśmy gotowi na przedłużenie mechanizmu weryfikacji eksportu zboża, rzepaku, kukurydzy i słonecznika, czyli bez zgody Polski te cztery grupy towarów nie będą mogły trafiać na polski rynek. Kwestia zablokowanej granicy powinna zostać rozwiązana znacznie wcześniej niż do 28 marca, kiedy to ma odbyć się wspólne posiedzenie rządów polskiego i ukraińskiego. W przeciwnym razie Ukraina może zastosować lustrzane rozwiązania na przejściach granicznych. Internetowy hejter posługujący się pseudonimem Pablo Morales otrzymał 300 tysięcy złotych wynagrodzenia od Platformy Obywatelskiej. Tak wynika z dziennikarskiego śledztwa Wirtualnej Polski.
W rzeczywistości Pablo Morales to Bartosz Kopania, który przez lata obrażał i wyśmiewał polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ale nie tylko, także Polski 2050. Według Platformy Obywatelskiej Kopania otrzymywał pieniądze za analizy politologiczne. Pablo Morales to nie jest jakiś latynoski rozrabiaka z filmu, tylko to jest nick osoby, która się nazywa Kopania, a otrzymał 300 tysięcy złotych z Platformy Obywatelskiej. Człowiek, który określał marszałka Sejmu, Wysoką Izbę, pana marszałka Hołownię, który znany jest ze swojej wrażliwości na swój temat, mianem kretynem, idiotą, płaczkiem i wiele innych jeszcze epitetów. Takie same słowa kierował do innych politycznych przeciwników Platformy Obywatelskiej. I skandal polega na tym, że Platforma Obywatelska, partia polityczna, która mówi, że jest tą uśmiechniętą koalicją, opłacała hejtera, człowieka, który tworzył, z którego wylewał się ściek w internecie. Czy Platforma Obywatelska wykorzystywała na to swój fundusz ekspercki? Czy było to opłacane z budżetu Komitetu Wyborczego? Bo oni opowiadają, że te pieniądze nie były wcale za hejt, tylko za jakieś rzekomo politologiczne analizy. Pytanie, jakie zadajemy dzisiaj publicznie i wezwanie do Platformy Obywatelskiej, ujawnijcie te analizy natychmiast dzisiaj, dlatego że jeżeli będziecie z tym czekali, jeżeli dzisiaj ktoś na poczekaniu tworzy te analizy po to, żeby uzasadnić wstecznie, że te pieniądze były wydawane, to możemy mieć do czynienia także z fałszerstwem. Ostrzegamy was przed tym. Zakończył się audyt w Komendzie Głównej Policji w sprawie wybuchu granatnika. Będą kolejne zawiadomienia do prokuratury, mówił na konferencji prasowej szef MSWiA Marcin Kierwiński. Przypomnijmy, 14 grudnia 2022 roku wybuchł granatnik przeciwpancerny w Komendzie Głównej Policji. Komendant główny, generał Jarosław Szymczyk, dostał go w prezencie od służb Ukrainy, będąc w tym kraju. Granatnik miał być zużyty, przerobiony na głośnik i pusty w środku. Zdecydowałem, że w tej sprawie złożone zostaną zawiadomienia do prokuratury. Pierwsze zawiadomienie dotyczyć będzie byłego komendanta głównego policji, pana generała Szymczyka. I będzie dotyczyło artykułu 263, paragraf 2 kodeksu karnego, posiadanie broni granatnika wbrew obowiązującym przepisom. Drugie zawiadomienie w tym zakresie będzie dotyczyło złamania artykułu 231, paragraf 1 kodeksu karnego, a więc niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, poprzez niewydanie poleceń sprawdzenia pirotechnicznego otrzymanego prezentu granatnika, pomimo posiadania w tym zakresie możliwości, sił i środków. Konferencja ministra Kierwińskiego to kolejna próba niszczenia człowieka, który przez ponad 30 lat służby dbał o bezpieczeństwo Polski. To niegodziwy atak na dobre imię generała Jarosława Szymczyka, komendanta głównego polskiej policji. Prokuratura natychmiast podjęła śledztwo w sprawie wybuchu. Generał Szymczyk ma status osoby pokrzywdzonej. Strona ukraińska wzięła na siebie pełną odpowiedzialność. Wyciągnięto konsekwencje personalne. Szef ukraińskiego MSW osobiście przyjechał do Polski, a wizytę kończyło wspólne oświadczenie. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę kulisy manipulacji. Do zobaczenia, dobrego wieczoru. Dobrego weekendu.